Bugajże, witam cieplutko, Zebak z tej strony. Słuchajcie, wróćmy sobie dzisiaj do wczesnych naszych lat, a mianowicie do 1968 roku. W tym okresie w Brytanii ukazała się płyta The Gun. Po jakimś czasie, nie wiem, może po roku, może po dwóch, ta płyta pojawiła się w Polsce. Dlaczego o tym chciałbym? Bo to było pierwsze zachodnie nagranie, zachodnia płyta, ta czarna longplay winylowe, które kupiłem w życiu, więc uważam, że trzeba poświęcić kilka słów takim sprawom. Bardzo chętnie usłyszałbym wasze komentarze, jaką pierwszą zachodnią płytą, prawda, w tamtych czasach wczesnych naszych lat młodości. Co wtedy kupiliście? Jaka to była płyta? Może to ta sama, o której mówię. Więc słuchajcie, to były takie czasy, że nie było tego. Jak ktoś tam, prawda, jeździł za granicę, to mógł mieć zachodnią płytę. To było wszystko, prawda, pod socjalistyczną kontrolą i w zasadzie to, co było zachodnie, czy w muzyce nie było, czy w jakichś innych, prawda, dziedzinach nie było mile widziane, prawda? To były takie czasy. Słuchajcie, w tamtych czasach ja zaśpiewałem piosenkę na Akademii Partyjnej. Moja mama została wezwana do komitetu. Dlaczego ja śpiewałem tak, a nie inaczej? Dlaczego nie chwaliłem pierwszego sekretarza partii? Oczywiście, ja tu przesadzam, ale takie były czasy, więc jak kupiłem tą płytę, wiecie, to było coś jak z innego świata. Więc proszę, podzielcie się waszymi. Ona 65 zł kosztowała w księgarni. No wiecie, wtedy były płyty, na przykład Kapela Czerniakowska, Fok, Mieczysław Fok, którego jednak szanuję, jacyś inni polscy wykonawcy. Pamiętacie te czasy? 70. lata wczesne. Więc słuchajcie, ja wierzę, że może część z was zna tę płytę. Chyba kiedyś już byliśmy w tym temacie. Ja to gram w amol, wiecie, oni grają jakby troszeczkę w innej tonacji, ale jak zaczniemy grać w innej, to nam się tu gisy, fisy porobią. W amol jest bardzo łatwo. Akordy są takie. Amol do G, F dur. I teraz tak, tam jest taka melodyjka na klawiszu, grana melodyjka idzie. Oczywiście ja gram jak komputer, ale chcę pokazać, jak to jest proste. Pusta, pierwsza. I wokal tam robił w tym, a może z akordami jeszcze zagrajmy, to jest, ja tylko bas uderzam, tak, ja jestem dzisiaj z klasyczną, ja. Prawda? Tu na końcu, jak już jest E, obiecał, on tu jest ba, melodia robi. Fraza się kończy na gis. A tu tak jest. A, to ta melodyjka, a wokal jest. F. Czyli jeszcze raz może. Ja amol gram. Pustaj, trzeci, drugi, potem G, trzeci, G, trzeci, pierwszy, W, pierwszy i tu drugi. I to wszystko, wiecie. Jeżeli ktoś z was naprawdę bardzo kocha ten numer, powiemy sobie dokładnie, bo jak ktoś gra już, no mam nadzieję, że to wystarczy, prawda, co pokazałem. Słuchajcie, jeżeli będą osoby, które nie uczą się grać, więc robimy dokładnie, tylko dajcie mi znać, jak to grać, prawda, bo to myślę dla tych osób, które już troszeczkę wiedzą, to powinno być dość pomocne.
I słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Więc co ja użyłem tutaj? Chciałem o dwóch szczególnych rzeczach powiedzieć. Przepraszam za te hałasy. A więc ja grałem na tym. Jak słyszeliście w intro, to jest... Bo... Prawda? Ja przepraszam, to głośno wyszło. Więc ja sobie tak dla zabawy zagrałem, dla śmiechu i zaśpiewałem również też. Więc dlaczego ta sprawa jest? Bo jak ja kiedyś opowiadałem o sobie, więc moim... Przepraszam za te łomoty. Moim podstawowym instrumentem w tym w liceum ogólnokształcącym w klasie muzycznej był flet prosty. Ja byłem bardzo chory na dżetro, to wiecie. Marzyłem wtedy, żeby umieć grać na flecie poprzecznym. Więc to jest pierwsza sprawa o tym fleciku. I jeszcze jedną sprawę co do realizacji tej dzisiejszej lekcji. Ja pierwszy raz od wielu, wielu lat użyłem na masterze Epiroad konsolę. Tak, tej, która jest z Epiroad, ze studio Epiroad. Ja mam wirtualną wersję tego, wiecie. Jeżeli jesteście zainteresowani, na czym nagrywali Beatlesi czy Pink Floyd, nie wiem, czy Led Zeppelin też chyba było na tej konsoli, więc możemy to sobie popatrzeć na to, jak to wygląda. Oczywiście ja mam wirtualną wersję tego urządzenia, więc takie miałbym uwagi. Dziękuję ślicznie, to chyba tyle. Wróciliśmy do 68 roku. Proszę o wasze komentarze. Co dla was było taką pierwszą zachodnią płytą winylowym long playem? Więc tak jak tutaj powiedziałem, dla mnie to był zespół The Gun i ta piosenka, którą graliśmy, Szczurza Rasa, powiedzmy. Nie wiem, jak to przetłumaczyć ładnie. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam cieplutko. Zeb Bach był tutaj. And see you soon. Take care, guys. Bye, bye.